Przez pierwsze dwie dekady III Rzeczpospolitej trwała lustracyjna wojna. O niej w dzisiejszym odcinku. Producentem tego odcinka jest platforma streamingowa Wodyla. Z jej bogatej oferty chcę wam polecić miniserial Tajne Wojny CIA, który opowiada m.in. o aferze Watergate oraz walce amerykańskiego wywiadu z islamskim fundamentalizmem. Muszę no, pana zapytać, jak pan, jak pan patrzy po trzech latach e, na to, co było w felietonie filmowym, na sprawę ujawnienia listy, którą ochrzczono pana nazwiskiem, czyli listą wilczną. Jak pan po trzech latach na to patrzy? E, ja chciałem zwrócić uwagę, że ja się zastanawiałem, mówiłem o tym publicznie, ja się zastanawiałem, czy, czy ją nie dać do internetu i zrezygnowałem z tego. Chociaż doskonale wiedziałem, że kiedy pojawiał się ten katalog osobowy, on wcześniej czy później, raczej, raczej wcześniej, trafi do internetu, bo takie rzeczy wyciekają. Ja się dzieliłem tą wiedzą z kolegami dziennikarzami po to, żeby oni się zainteresowali. Bo to właśnie, jeżeli praca dziennikarzy chroni osoby, ponieważ w tej sytuacji, ponieważ oddziela tych, którzy byli agentami, byli funkcjonariuszami od tych, z których chciano zrobić agentów, a nie zrobiono. W związku z tym e, fakt, że e, to działanie tych przeciwników lustracji, czyli stosowali te tytuły, Ubecka lista krąży po kraju itd. itd., itd. Więc ja, ja uważam, że to, to, że tak się stało i tak miało dobry wpływ. Bo tak zwróciło uwagę, odsłoniło i umożliwiło dyskusję publiczną, która wcześniej była niesłychanie tłumiona przez przemysł. Pan doktor się z innego zdania w tej sprawie. Jak pan dzisiaj patrzy na sprawę listy no, no nie, no, znaczy. Powiedzmy tak, musiałbym ujawnić w tym momencie tajemnicę pewnej rozmowy, którą jest moją tajemnicą dziennikarską i nie, nie powinienem. Natomiast e, Wracając do, wracając do samego opublikowania tego tekstu, same opublikowanie tej, tej List. listy, ja sądzę, że problem jest taki, jaki teraz ma IPN od czasu do czasu, publikując już nawet z takim szczątkowym aparatem naukowym, publikując katalogi IPN-u. Kiedy są tam zapisy, które są. Czasami jasne dla historyków, a nie są kompletnie. Historyków z IPN-u. Mhm. Ja wiem, IPN dołączył do tego słowniczek, jak to mhm. czytać, ale to nie każdy człowiek czyta słowniczek itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I czytelnicy. Inaczej to czytają, zainteresowani inaczej to czytają, a inaczej to czytają historycy, którzy ogłaszają, ogłaszają te listy. I na tym polegał, na tym polegał problem związany, związany z, tą, z tą listą. Czy to w jakiś sposób przyspieszyło? Oczywiście, że przyspieszyło doprowadzenie do stworzenia ustawy, która okazała się ustawą po części. No, no szaloną, którą obalił w dużej części Trybunał Konstytucyjny, bo podgrzało pewne nastroje, które no, no okazały się, kiedy z punktu paru lat na to patrzymy, wydają się czasami trochę takie dziwne, infantylne. Mnie oczywiście, ja tu nie chcę nikogo, nikogo w żaden sposób, w żaden sposób um, urażać. Ja sądzę, że sprawa lustracji wygasa, Powoli, i to dobrze. Wygasa z tego względu, że, z tego względu, że no, wymierają i odchodzą z polityki pewne grupy ludzi. Część ludzi to jakby już nie interesują, nie interesuje. Natomiast paradoksalnie, jaki jest zysk z tego? Historycy tu się zgadzam, trafili rzeczywiście na. Do wspaniałego źródła historycznego, który jest bardzo przydatny do poznania PRL-u i które w innych państwach podobne źródła historyczne są zamknięte na 30 lat. Ten fragment dyskusji w jednym ze studiów telewizyjnych, które widzieliśmy przed chwilą, jest jednym z wielu, jakie przez długie lata toczono w polskich mediach wokół właśnie problemu lustracji, a zatem ujawniania agenturalnej przeszłości wielu osób z epoki PRL. Ta lustracyjna wojna zaczęła się bardzo wcześniej, bynajmniej nie od uchwały lustracyjnej zgłoszonej przez Janusza Korwin-Mikkego, jak wielu uważa, ale jeszcze wcześniej, w kwietniu 1990 roku, za sprawą posła Romana Bartoszcze, późniejszego krótkotrwałego prezesa PSL, który to poseł z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, w kwietniu 90 roku z trybuny sejmowej, Wezwał właśnie polityków do rozpoczęcia procesu lustracji, a więc ujawniania przeszłości agenturalnej. To wywołało bardzo gwałtowną reakcję. Kontrował go przewodniczący OKP, profesor Bronisław Geremek, początkując jakby sprzeciw środowiska politycznego, które reprezentował, przeciw lustracji. Nie chodzi tu o prawo odwetu, rozliczanie kogokolwiek, a tym bardziej osób, wplątanych w tą machinę bo wtedy nie byłoby żadnej różnicy między wyznawcami marksizmu, leninizmu, a nami, wyznawcami wiary chrześcijańskiej. A właśnie chodzi o to, aby ta różnica była i była tak znacząca, jak noc różni się od dnia. Żadnych podstaw nie ma do stwierdzenia, że ludzie Solidarności czy ludzie obywatelskiego klubu parlamentarnego Mieli powiązania ze służbą bezpieczeństwa. Stwierdzam, panie pośle, że jest to nieprawda i póki nie zostanie to udowodnione, to każde stwierdzenie tego typu jest oszczerstwem. Ale ważniejsza była e, odpowiedź riposta na wystąpienie rap, e, posła Bartoszcze ze strony ówczesnego. Świeżo powołanego wiceministra, a później ministra spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Krzysztofa Kozłowskiego, twórcy Urzędu Ochrony Państwa, który przejął latem 90. roku tajne archiwa Służby Bezpieczeństwa. Otóż Kozłowski oświadczył w wywiadzie dla gazety wyborczej, że rzucenie na żer tych materiałów Służby Bezpieczeństwa doprowadziłoby do ogromnych nieszczęść i fali samobójstw. I właściwie od tego momentu zaczął się spór, który już tylko eskalował w kolejnych latach. W lipcu 91 roku, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu, tymi pierwszymi całkowicie demokratycznymi, niewielką większością w Senacie, przypomnę, zdominowaną całkowicie przez parlamentarzystów Solidarności, przyjęto uchwałę, w której wezwano Urząd Ochrony Państwa do dokonania sprawdzeń, kto z kandydatów na posłów i senatorów już do nowego parlamentu ma przeszłość agenturalną, ale ta uchwała pozostała martwa, dlatego że minister spraw wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, Henryk Majewski, oświadczył, cytuję, że lustracja destabilizowałaby państwo polskie. Nie przeszkodziło to wszakże Andrzejowi Milczanowskiemu, ówczesnemu szefowi Urzędu Ochrony Państwa, sporządzić przed wyborami do. Sejmu i Senatu z Października 91 roku listy kandydatów właśnie na parlamentarzystów, o których zachowały się w archiwach e, dawnej Służby Bezpieczeństwa jakieś informacje. I ta lista, oczywiście ściśle tajna, była znana wąskiemu kręgowi osób z otoczenia prezydenta Lecha Wałęsy, między innymi ówczesny szef kancelarii prezydenta Wałęsy Jarosław Kaczyński się chwalił, że tą listę widział, ale także oczywiście w kręgu najściślejszym współpracowników premiera Bieleckiego i właśnie ministra Majewskiego, tą listą się zapoznano. Najwyraźniej nie wyciągnięto z niej do końca wniosków, bo wiele osób jednak później znalazło się w parlamencie, mając za sobą przeszłość agenturalną. W Sejmie pierwszej kadencji oczywiście nastąpiła słynna propozycja Janusza Korwin-Mikkego, który w maju, w końcu maja 92 roku, kiedy rząd Olszewskiego chylił się już ku upadkowi, wystąpił w Sejmie z następującą propozycją. Bardzo proszę, pan poseł Korwin-Mikke. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzgodnienie porządku dziennego, o przegłosowanie... Przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od dla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służby bezpieczeństwa w latach 45-92. Sądząc z oklasków nie muszę tego uzasadniać, a to, jaka panuje jest jasna. A uchwała lustracyjna, którą zgłosił Korwin-Mikke, była wysoce niedoskonała, bo jeśli przeczytamy uważnie jej zawartość, to po pierwsze dowiadujemy się, że Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa działały w Polsce do roku 1992, no co oczywiście nie było prawdą. Po drugie, co istotniejsze, czyniła z ministra spraw wewnętrznych rodzaj sądu ostatecznego, dlatego że to minister, przypomnę był nim wtedy Antoni Macierewicz, miał być tym, który miał orzec, kto współpracował, a kto nie współpracował ze służbą bezpieczeństwa. Tymczasem każdy, kto... Miał okazję zetknąć się z tymi dokumentami w większej ich liczbie. A tak się składa, że ja miałem taką okazję, będąc przez szereg lat naczelnikiem Wydziału Badań Naukowych w Instytucie Pamięci Narodowych. daje sobie sprawę, że obraz, jaki się wyłania z tych dokumentów dotyczący domniemanej współpracy różnych ludzi, nigdy nie jest do końca jednoznaczny. I stąd kolejne kontrowersje, które wybuchały w następnych latach, kiedy już te dokumenty zaczęto ujawniać na temat ich oceny. No ale. W tym czasie, mówię o początku lat 90., nie było mowy o ujawnianiu jakichkolwiek dokumentów. To, na podstawie czego Antoni Macierewicz sporządził swoją listę, którą dostarczył 4 czerwca do Sejmu, ta wiedza była całkowicie ekskluzywna. Mieli ją pracownicy Wydziału Studiów na czele z Piotrem Wojciechowskim, który Macierewicz powołał, przygotowując się właśnie do przeprowadzenia operacji lustracyjnej. Co istotne, o ile. Czytanie teczek ludziom Wojciechowskiemu poszło całkiem szybko i przejrzeli rzeczywiście, co się tam zachowało na temat wszystkich członków rządu, a także posłów i senatorów i ludzi sprawujących inne najważniejsze funkcje w państwie, to znacznie wolniej szła praca innym współpracownikom Macierewicza, którzy mieli przygotować projekt ustawy lustracyjno-dekomunizacyjnej, bowiem lustracja miała być tylko częścią szerszego rozliczenia z przeszłością komunizmu, a więc także i procesu dekomunizacji. W efekcie czego na początku czerwca lista zasobu archiwalnego, jak to mówił wtedy jeszcze początkowo Macierewicz MSW, była gotowa, natomiast nie było projektu ustawy. Ustawy, która by regulowała w sposób należyty Właśnie proces lustracji, także i możliwość odwoływania się od decyzji ministra spraw wewnętrznych. Zresztą sam Rewicz miał wtedy jeszcze świadomość, miał jeszcze wtedy chyba odrobinę przyzwoitości, zdawał sobie sprawę z tego, że to, co zamierza udostępnić posłom i innym uprawnionym osobom, po pierwsze bardzo szybko wycieknie do opinii publicznej, a po drugie, że to jest informacja o zasobie archiwalnym, bo tak Macierewicz początkowo twierdził, że to nie jest bynajmniej informacja o tym, kto był agentem, tylko o tym, co się zachowało na temat poszczególnych parlamentarzystów właśnie w archiwum Urzędu Ochrony Państwa z materiałów dawnej Służby Bezpieczeństwa. Tu też podkreślmy, że cała operacja Macierewicza dotyczyła wyłącznie Służby Bezpieczeństwa, natomiast nie dotyczyła zasobu archiwalnego służb wojskowych, specjalnych służb wojskowych z czasów PRL-a, więc wywiadu wojskowego i kontrwywiadu wojskowego, a to dlatego, że tak naprawdę ministrowi Parysowi, ministrowi obrony w rządzie Olszewskiego nie udało się realnie przejąć kontroli nad wojskowymi służbami informacyjnymi, które po prostu nie wzięły udziału w wykonaniu uchwały lustracyjnej Sejmu. Zresztą ona ich nie dotyczyła, bo Korwin-Mikke zapomniał o tym, żeby dołożyć tam służby wojskowe, co zresztą pokazywało właśnie pewien brak profesjonalizmu i pewną, taką powiedziałbym, gorączkowość całej tej akcji. W każdym razie, ponieważ informacje bardzo szybko przeciekły do opinii publicznej, przyspieszyło to głosowanie nad upadkiem rządu olszewskiego. Tu polecam odcinek na ten temat, nie będę tego rozwijał. I oczywiście po tym, na Macierewicza spadła fala krytyki, że właśnie nie podjął żadnych działań, których celem byłoby zobiektywizowanie no, tego procesu, a sam Macierewicz dość szybko przestał już twierdzić, że to, co ujawnił, to są tylko zapisy archiwalne, tylko że oczywiście ujawnił listę agentów i tak oto metodą, powiedziałbym, takiego sądu powszechnego uznano, że wszyscy, którzy gdzieś się tam na tej liście Macierewicza pojawili, byli na pewno agentami. No ale tu się pojawia problem tego, co uznajemy za e, e, wystarczający materiał dowodowy, że ktoś był współpracownikiem bądź im nie był, ale o tym za moment. Przez kilka kolejnych lat w sprawie ilustracji nic się nie działo, aż wreszcie w kwietniu 1997 roku, po części jako pokłosie afery Oleksego, względnie Olinek, to woli, o której opowiadam w jednym z odcinków dostępnych na kanale, e, Sejm uchwalił ustawę lustracyjną. Co ciekawe, uchwalono ją głosami ówczesnej opozycji i współrządzącego Polskiego Stronnictwa Ludowego wgłew, wbrew głównej partii formacji rządzącej, czyli Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, który konsekwentnie był oczywiście przeciwnikiem wszelkiej lustracji. Także i dlatego, że na liście Macierewicza, o czym się często zapomina, największa liczebnie grupa parlamentarzystów uznanych za jako zarejestrowani w roli osobowych źródeł informacji Służby Bezpieczeństwa pochodziła właśnie z klubu parlamentarnego sojuszu Lewicy Demokratycznej. Otóż ta ustawa lustracyjna, y, którą prezydent Kwaśniewski zawetował, y, ale to weto zostało odrzucone y, z pomocą właśnie PSL-u, przewidywała, że Powstanie specjalny sąd lustracyjny, który będzie liczył 21 sędziów, a oświadczenia lustracyjne osób, które były przewidziane do lustracji, przede wszystkim wyższych urzędników państwowych, a także właśnie ludzi zajmujących ważne stanowiska w wymiarze sprawiedliwości, będzie sprawdzał specjalny prokurator lustracyjny, nazywany Rzecznikiem Interesu Publicznego. Ale Mimo że ustawę uchwalono przez wiele miesięcy, pozostawała ona martwa, dlatego że w ustawie przewidywano, że sędziowie sami wybiorą skład sądu lustracyjnego, i mimo że w tym czasie w Polsce było ponad 6 tysięcy sędziów, Trwające wiele miesięcy wybory doprowadziły do wyłonienia 20 kandydatów, a tego 21 wyłonić nie zdołano. Była to oczywista obstrukcja ze strony większości środowiska sędziowskiego, które nie chciało jakiejkolwiek lustracji. Sprawa została popchnięta do przodu dopiero po kolejnych wyborach parlamentarnych. Wtedy też nowy Sejm już dominowany przez koalicję AWS Unia Wolności, gdzie zresztą też sprawa lustracji wywoływała kontrowersje, ale uchwalił nowelizację ustawy lustracyjnej i Obciążył rolą Sądu Lustracyjnego, jeden z wydziałów Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wtedy też, jesienią 1998 roku, ustępujący zgodnie z ustawą, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, kończący już swoją kadencję, profesor Adam Strzembosz, mianował pierwszym rzecznikiem interesu publicznego sędziego Bogusława Nizieńskiego. W ciągu kilku następnych lat mniej więcej w ciągu pięciu lat kolejnych Rzecznik Interesu Publicznego sprawdził około 18 tysięcy oświadczeń lustracyjnych, z czego w przypadku mniej więcej około 700 osób stwierdzono, że są pewne dowody. W archiwach hmm, ciągle jeszcze kontrolowanych przez Urząd Ochrony Państwa i przez Wojskowe Służby Informacyjne, świadczące o tym, że oni mogą być, mogli być hmm, współpracownikami hmm, tajnych służb PRL, choć złożyli oświadczenia, że nie byli, bo przypomnijmy, ustawa lustracyjna w tamtym okresie była tak skonstruowana, że jeśli ktoś się przyznawał do współpracy, to nie powodowało to jakichkolwiek konsekwencji. Zadaniem rzecznika interesu publicznego i byli tacy, którzy się przyznawali. Jakby na tym się sprawa kończyła, choć niektórych z nich później usuwano, na przykład z prokuratury czy z sądów. Natomiast większość oczywiście składała negatywne oświadczenia lustracyjne, twierdząc, że nie współpracowała i właśnie analizą tych negatywnych oświadczeń ich prawdziwości zajmował się rzecznik interesu publicznego i jego ludzie. No i właśnie za sprawą e, pracy e, rzecznika z tych kilkuset e, podejrzanych e, oświadczeń lustracyjnych, 153 ostatecznie skierowano do sądu. Dlaczego tylko tyle z ponad 700 wątpliwych przypadków? A no tu dochodzimy do sedna problemu, którego nie rozumie większość ludzi, która się zajmuje lustracją. Chodzi mianowicie tutaj o poziom zachowania materiału dowodowego. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że y, zasadniczy korpus dokumentów dotyczących każdego tajnego współpracownika obejmował dwie podstawowe teczki: teczkę personalną i teczkę pracy. Teczka personalna zawierała najważniejsze dokumenty, a więc jeśli zostało podpisane zobowiązanie do współpracy, to ono właśnie tam się znajdowało. Jeżeli były pokwitowanie odbioru pieniędzy i różne inne takie najważniejsze dowody współpracy, one były w teczce osobowej, natomiast w teczce pracy były już tylko doniesienia, no, ale właśnie. Otóż zacznijmy od tego, że po pierwsze, w odniesieniu do większości osobowych źródeł informacji, ta, tego rodzaju teczki się nie zachowały. Zwłaszcza teczki osobowe. Nie było ich ani już w archiwum Łopu, ani w tym bardziej później w Instytucie Pamięci Narodowej, który przejął od Łopu i WSI ich archiwa. Dlaczego? No bo albo zniszczono je w czasie wielkiej operacji niszczenia w latach 89-90, a więc u schyłku, właściwie w okresie istnienia rządu Tadeusza Mazowieckiego. Usyłku istnienia Służby Bezpieczeństwa, albo też te dokumenty zostały gdzieś ukryte, sprywatyzowane. Jedno jest pewne, nie ma ich jakby w przestrzeni e, urzędowej państwa polskiego. E, otóż, e, jeśli się te dokumenty nie zachowały, to pozostawało już tylko odtwarzanie potencjalnej współpracy na podstawie doniesień. Tychże tajnych współpracowników zachowanych w innych dokumentach, gdzie najczęściej pojawiał się tylko ich pseudonim, a także konfrontowaniu tego z tak zwaną ewidencją operacyjną, bowiem to, gdzie zachowało się najwięcej informacji o przeszłości agenturalnej, dotyczyło całego skomplikowanego systemu kartotek służby bezpieczeństwa. W tej chwili widzicie na filmie, jak to w praktyce w czasach SB wyglądało, a mianowicie były to takie ogromne urządzenia zwane klaserami, i na tych. Właśnie rusztach obracały się kartki, trochę to przypominało katalogi dawnych kartkowych bibliotek, tylko na ogromną skalę. Na każdej takiej karteczce zajmowały się, znajdowały się niezwykle lakoniczne informacje dotyczące rejestracji kogoś w roli osobowego źródła informacji, czy to tajnego współpracownika, czy też innej kategorii, bo było tych kategorii bardzo wiele. No i cóż. Te informacje z kartoteki są niezwykle lakoniczne. One najczęściej obejmowały tylko informacje o tym, że kogoś zarejestrowano tego i tego dnia, jaki dostawał pseudonim i później, kiedy go ewentualnie w sieci agenturalnej wyrejestrowano. Otóż tego rodzaju dokumenty były konsekwentnie uznawane za niewystarczający dowód czyjejś współpracy. Bo tak naprawdę, kiedy zaczęła się spór wokół ilustracji, wyraźnie się e, zarysowały dwa, można powiedzieć, biegunowo-odmienne stanowiska. Na jednym biegunie byli ci którzy powiadali, że wystarczy jedna najmniejsza adnotacja, no choćby właśnie na takiej karcie rejestracyjnej, żeby uznać kogoś za osobowe źródło informacji komunistycznych służb specjalnych. Natomiast na drugim biegunie byli tacy, którzy uważali, że ponieważ bezpieka mogła wszystko fabrykować, to mogła nawet sfabrykować czyjeś pokwitowanie odbioru pieniędzy o osobiste zobowiązania do współpracy, że wszystko to jest niewiarygodne. W związku z tym, dopóki jakaś osoba coś sama nie przyzna, że współpracowała, to właściwie żaden dokument nie jest dla nich wystarczający. No i między tymi dwoma biegunowy, biegunowymi postawami była cała reszta ludzi, którzy. No, mieli zdania podzielone. Dla jednych, no, jak nie ma zobowiązania do współpracy, to to, to wszystko inne mogło być sfabrykowane, jak inni uważali, że no, musi być pokwitowanie pieniędzy, bo jak ktoś nie brał pieniędzy, no to może prawda, jest to jakaś okoliczność łagodząca. No, wszyscy ci ludzie nie brali też pod uwagę istnienia całej szerokiej kategorii agentury, która na przykład nigdy niczego nigdy nie podpisywała co więcej, która nigdy niczego własnoręcznie nie napisała. Trzeba powiedzieć jasno, owszem, bezpiece zależało na tym, żeby taki współpracownik podpisał zobowiązanie, ale jeśli naprawdę im na nim zależało, on powiedział, że on niczego nie podpisze, ale będzie informował, to e, oczywiście korzystano z tego, bo dla bezpieki najważniejszy był dopływ informacji, a więc to, żeby nieustannie ci ludzie pomagali jej w pracy operacyjnej. E, w związku z tym, Podpisanie zobowiązania było pożądane, ale nie było konieczne. Natomiast wiele osób jest zaskoczonych, dlaczego później te doniesienia nie miały charakteru własnoręcznych pisanych donosów. Otóż z prostego bardzo powodu. Większość oficerów prowadzących zdawała sobie sprawę, że po pierwsze jak taki konfident będzie pisał gdzieś te swoje raporty, no to może ulec łatwo dekonspiracji. Oczywiście teoretycznie... Można mu było kazać pisać te doniesienia dopiero w trakcie spotkania z oficerem prowadzącym, no ale to wytwarzało atmosferę pewnej nerwowości, więc lepiej było, jeśli to e, agent informował, a oficer spisywał. E, dlaczego? No bo on spisywał rzeczy z jego punktu widzenia najważniejsze. To on, oficer prowadzący, wiedział, czego tak naprawdę od tego agenta chce i z tej ilości informacji mu przekazywanej wyławiał te najistotniejsze. I w związku z tym miażdżąca większość Dokumentów ze spotkań agenturalnych ma charakter, czy to rękopiśmiennych, czy maszynowo pisanych na maszynie, ale jednak meldunków ze spotkań agenturalnych pisanych przez oficerów prowadzących. I to powoduje, że ten cały materiał dowodowy jest delikatnie mówiąc, przez wiele osób kwestionowany. Ale wróćmy do przebiegu lustracji w III Rzeczpospolitej. Oto po wejściu ustawy lustracyjnej w życie bardzo szybko znalazła ona odzwierciedlenie w życiu politycznym. Oto bowiem zaczęły się pojawiać przypadki polityków, którzy padali ofiarą lustracji. I tutaj pierwszym takim znaczącym politykiem był wicepremier i minister spraw wewnętrznych w rządzie Jerzego Buzka Janusz Tomaszewski. Kiedy we wrześniu 1999 roku rzecznik interesu publicznego zakwestionował prawdziwość jego oświadczenia lustracyjnego, Tomaszewskiego zmuszono do dymisji. Zaczął się jego proces, który po kilku latach doprowadził w 2001 roku do uniewinnienia Tomaszewskiego. No, ale Tomaszewski do rządu i polityki już nie wrócił i można powiedzieć, że został potraktowany niesprawiedliwie, gdyby nie to, że wielu ludzi kwestionowało wyroki tego sądu lustracyjnego i wielu inne, wiele innych wyroków. Otóż trzeba powiedzieć jasno, że wyroki wydawane przez sądy ilustracyjne w kolejnych procesach takich postaci jak choćby Marian Jurczyk, przywódca Solidarności ze Szczecina, późniejszy senator i prezydent tego miasta, czy Józef Oleksy, marszałek Sejmu, premier, budziły ogromne kontrowersje. Dlaczego? Dlatego, że w licznych przypadkach tych właśnie ludzi oskarżonych o kłamstwo lustracyjne dochodziło na przykład do sytuacji, to jest właśnie kazus i Oleksego i Jurczyka, że mieliśmy dwa wyroki sądów najpierw pierwszej instancji, później drugie uznające tych ludzi za kłamców lustracyjnych, po czym w procedurze kasacji w Sądzie Najwyższym oni byli uniewinniani. I to właśnie w Sądzie Najwyższym skupiła się, jak się wydaje, największa liczba przeciwników wszelkiej ilustracji, ponieważ dochodziło tam do tak niesamowitych wyroków, jak właśnie wyrok w sprawie Mariana Jurczyka, gdzie zachowało się zobowiązanie do współpracy, zachowały się własnoręcznie pisane doniesienia, pokwitowanie odbioru pieniędzy, żeby była jasność dotycząca lat 70., nie okresu, kiedy Jurczyk był już działaczem Solidarności. Otóż, e, otóż te, te, te dokumenty w Sądzie Najwyższym uznano za niewystarczające żeby uznać Jurczyka za kłamcę ilustracyjnego, to dlatego, że zespół orzekający w tej sprawie na czele z profesorem Hofmańskim uznał, że nie ma wyraźnych dowodów, że te donosy Jurczyka komuś konkretnie zaszkodziły. A więc to już nie kwestia e, współpracy podlegała ocenie tylko poziom szkodliwości tej współpracy dla osób trzecich. No i tu rzeczywiście sprawa e, e, jest e, tego rodzaju, że właściwie można 99% agentury e, bronić w ten sposób, uznając, że nie ma twardych dowodów, że konkretne doniesienie zaszkodziło jakiejś konkretnej osobie w postaci aresztowania czy e, czy czy, czy innych prześladować. Po sprawie Tomaszewskiego były jeszcze kolejne tego typu historie. No, bardzo znana była sprawa wicepremier i minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, Zyty Gilowskiej, którą również jej oświadczenie lustracyjne zostało zakwestionowane. Z tą różnicą, że miała szczęście, bo jej proces był bardzo szybki i kiedy ją uniewinniono, Kaczyński pozwolił jej wrócić do rządu. Natomiast oczywiście było wiele też przypadków innych, w których. Osoby oskarżone już do życia publicznego, zwłaszcza politycznego, nie wracały. Po zwycięstwie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 2001 roku, postkomuniści podjęli próbę rozmiękczenia lustracji. Na czym to polegało? Mianowicie. Prowadzono nowelizację ustawy, która próbowała wyłączyć z rygorów lustracji współpracowników wywiadu i kontrwywiadu służb PRL-owskich. Jakie było drugie dno tej nowelizacji? Otóż miażdżąca większość ludzi związanych z Sojuszem Lewicy Demokratycznej miała za sobą przeszłość PZPR-owską. Bezpieka werbowała Agenturę wśród członków PZPR przede wszystkim na potrzeby wywiadu i kontrwywiadu, a zatem wyłączenie y, współpracowników wywiadu i kontrwywiadu spod rygorów lustracji uwalniałoby. Przede wszystkim ludzi należących niegdyś do PZPR, natomiast lustracji dalej podlegaliby ludzie, których rozpracowywały inne piony bezpieki na czele z pionem trzecim, który zajmował się właśnie opozycją, a więc przede wszystkim działaczami Solidarności i innych organizacji antykomunistycznej opozycji. Ta sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który wydał w tej sprawie dwa orzeczenia, i w tym drugim, w końcu, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że takie, takie, takie podzielenie jakby osobowych źródeł informacji byłoby niezgodne z zasadą równości wobec prawa i to, 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 ta nowelizacja została uchylona. Natomiast co ciekawe, dochodziło w tym czasie do takich zabawnych sytuacji, że na przykład jeden z wysokich urzędników państwowych, Pan Sławomir Wiatr, pełnomocnik rządu do spraw kampanii referendalnej w randze ministra, najpierw złożył oświadczenie, że był współpracownikiem, później, kiedy doszło do nowelizacji ustawy, wycofał to oświadczenie, no bo, ponieważ rzecz dotyczyła wywiadu, to już nie czuł się zobowiązany do stwierdzania, że był, no a później, kiedy znowu Trybunał uchylił, ponownie składał oświadczenie, że jednak był współpracownikiem wywiadu PRL. Takich przypadków oczywiście było było więcej. Tymczasem w kwestii lustracji pojawił się nowy gracz w postaci Instytutu Pamięci Narodowej. IPN powstał w 1998 roku, ale faktycznie zaczął działać dopiero w roku 2000, kiedy po kolejnych sporach udało się powołać pierwszego prezesa IPN Leona Kieresa. Ale inaczej niż w przypadku Urzędu Gałka, tak nazywano Urząd Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw akt Stasi, na którym wzorowano IPN. Nie zastosowano rozwiązania niemieckiego polegającego na tym, że po prostu dopuszczono nowych archiwistów do akt, które były realnie przechowywane w dawnych archiwach Stasi. W przypadku IPN-u wszystkie te dokumenty miały być przewiezione z miejsc dotychczasowego przechowywania, a więc przede wszystkim składnic archiwalnych Urzędu Ochrony Państwa do nowych budynków wyremontowanych, gdzie miały być Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. To opóźniło cały ten proces o dobrych kilka lat i wydaje się, że wielu na tym bardzo zależało, no ale w końcu w okolicach roku 2003 i 2004 dokumenty zaczęły być ujawniane, ale ujawniane komu? Początkowo ustawa przewidywała, że dokumenty będą ujawniane wyłącznie osobom pokrzywdzonym, a więc tym, na których były składane owe donosy i e, Historykom na cele naukowe. Natomiast nie było jasne, czy, prawa, czy, czy prawo do dostępu do tych dokumentów będą mieli dziennikarze, ponieważ ustawa w tej sprawie była nieprecyzyjna. W IPN-ie w pierwszych latach toczyła się dość. Ostry konflikt wewnętrzny. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do mojej książki o IPN-ie, gdzie to szczegółowo e, omawiam. E, na temat tego, czy można udostępniać dziennikarzom e, dokumenty właśnie e, służby bezpieczeństwa, czy nie. Ostatecznie e, w grudniu 2004 roku po. Y, y, całym szeregu różnych sporów wewnętrznych. Prezes IPN-u, profesor Leon Kieres, podjął decyzję precedensową, żeby po raz pierwszy udostępnić dziennikarzowi y, y, Rzeczpospolitej, Andrzejowi Kaczyńskiemu, teczkę. Tajnego współpracownika Nowaka, który był identyfikowany z byłą rzecznik rządu Tadeusza Mazowieckiego, rzecznik prasową rządu Małgorzatu Niezabitowską. Tą sprawę sprowokowała sama Niezabitowska, która wcześniej opublikowała artykuł, że podobno sfabrykowano na jej temat teczkę, no i że ona to oczywiście jest Bogu ducha winna, to jest oszczerstwo. No i w związku z tym media się tym bardzo zainteresowały, chciały zobaczyć, z czym to polemizuje Niezabitowska, choć nic do tego momentu jeszcze nie było ogłoszone. Ujawnione, a ona się po prostu obawiała, że za chwilę e, pewne osoby, które wystąpiły o właśnie materiały dotyczące jej, ich inwigilacji, dowiedzą się właśnie o tym, że e, tajnym współpracownikiem, nowakiem działającym w redakcji tygodnika Solidarność po wprowadzeniu stanowionego się w środowisku e, już zawieszonego tygodnika była właśnie ona. W związku z tym przeprowadziła coś w rodzaju kontrakcji i sprowokowała tym właśnie tą precedensową decyzję Kieresa. E, i oczywiście analiza zawartości tych dokumentów podzieliła e, opinię publiczną. Jedni uważali, że te dokumenty są dowodem współpracy, inni e, to kwestionowali. Sama Niezabitowska e, zażądała procesu au, autorustracyjnego, który toczył się przez kilka lat i ostatecznie po tym, jak w pierwszej instancji uzyskała wyrok uniewinniający, e, rzecz została poddana rewizji ze strony IPN-u i w drugi, drugi proces autor lustracyjny Niezabitowskiej został na jej wniosek przerwany i właśnie nie ma w tej sprawie ostatecznego prawomocnego wyroku, natomiast dokumenty jej dotyczące są opublikowane. Każdy sobie może przeczytać i wyrobić pogląd na, na, na temat tej sprawy. Wkrótce po tym, jak wybuchła sprawa niezabitowskiej, doszło do, można powiedzieć, największego trzęsienia ziemi e, związanego w Polsce z lustracją, a mianowicie dziennikarz Rzeczpospolitej, Bronisław Wilcztein w styczniu 2005 roku wszedł w posiadanie. E, Jednego z katalogów inwentarzowych IPN-u. Była to lista ponad 160 tysięcy nazwisk wraz z sygnaturami. I tak naprawdę na podstawie tego nie można było, w moim przekonaniu, niczego stwierdzić, ale ponieważ ta lista trafiła do internetu, bardzo szybko uznano ją za listę agentów. Rzecz w tym, że po pierwsze, co potwierdziła zresztą później prokuratura i Przyznał generalny inspektor ochrony danych osobowych, który zaczął kontrolę w IPN-ie, po jakim wywołała internetowa publikacja listy Wildsteina, że samo imię i nazwisko oraz jakaś sygnatura nie identyfikują konkretnej osoby. No, na przykład na tej liście było trzech Antonich Dudków, z których żadnym nie byłem ja, co wtedy starałem się w mediach tłumaczyć dość bezskutecznie. Dlaczego? Bo została wokół tej listy wywołana, zwłaszcza przez redakcję Gazety Wyborczej, która konsekwentnie od samego początku procesu lustracji prowadziła kampanię. Wrogą wobec tego, yy, próbując na wszelkie możliwe sposoby ośmieszyć proces lustracji, zdezawuować go i skompromitować. Otóż yy, ta histeria antylustracyjna, którą wywołała e, lista Wildsteina, uświadomiła wielu Polakom skalę problemu. E, dlaczego? Bo do IPN-u zgłaszały się tysiące ludzi, właśnie dziesiątki tysięcy ludzi, z pytaniem, czy to o nich chodzi, bo oni mają takie same imię i nazwisko, jak tak właśnie widniejące na liście Wildsteina. I co się okazało? W blisko 90% przypadków chodziło o zupełnie inne osoby o tym samym imieniu i nazwisku. Tak naprawdę tylko osoby noszące niezwykle rzadkie nazwiska, zwłaszcza kobiety noszące to podwójne nazwiska, rzeczywiście były tymi na tej liście. Ale rzecz polegała jeszcze na czymś innym, mianowicie to nie była nigdy lista osobowych źródeł informacji. W istocie rzeczy na liście Wilczteina liczebnie największą grupę stanowili, uwaga, funkcjonariusze. Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Drugą grupę stanowili rzeczywiście ludzie będący osobowymi źródłami informacji, a dopiero trzecią grupę stanowili ludzie, którzy byli figurantami, a więc byli obiektami śledztwa i różnej inwigilacji ze strony bezpieki. A zatem przemieszanie, to zresztą IPN był później krytykowany za to, że tą, to, taką listę stworzył, no ale to była lista na potrzeby poszukiwania archiwalnych właśnie celowo przemieszano tam różne kategorie teczek, żeby właśnie utrudnić stworzenie czegoś, co, czego domagała się późniejsza ustawa lustracyjna, o której zaraz opowiem. Uchwalenie ustawy nie spowodowało szybkiego rozpoczęcia lustracji. Nowe przepisy zostały w praktyce zbojkotowane przez większość liczącego wówczas ponad 6 tysięcy ludzi środowiska sędziowskiego które przez kilka miesięcy nie było w stanie wybrać 21 sędziów mających orzekać w sądzie lustracyjnym. Mamy świadomość, że te materiały w części mogą być spreparowane przez no, w końcu specjalistów. My nie mamy y, powiedzmy, przygotowania podziału od strony takiej technicznej. Nikt z nas nie chce się angażować w te sprawy tak bardzo trudne, a wielokrotnie również mające aspekt polityczny po prostu. To nie jest praca dla sędziów chyba, lustracja, pobranie się w tego typu historie. Poza tym sędzia powinien być jednak polityczny, a to jest w sensu stricte polityczne. W czerwcu roku 1998 Sejm dokonał nowelizacji ustawy o lustracji. W myśl noweli wyznaczono jeden z wydziałów Sądu Apelacyjnego w Warszawie do orzekania o prawdziwości oświadczeń osób lustrowanych. W październiku, w ostatnim dniu urzędowania, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, profesor Adam Strzembosz, mianował Bogusława Nizieńskiego rzecznikiem interesu publicznego. Formalnie z początkiem 1999 roku proces lustracji został rozpoczęty. Na 23 tysiące osób, które złożyły oświadczenia, do współpracy ze służbami przyznało się niewiele. To jest ponad 100. Oświadczeń, gdzie składający takie oświadczenia przyznali fakt pracy w służby względnie współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w okresie między. 22 lipca 1944 roku a 10 maja 1990 roku. Nie wiadomo, czy wszystkie z tych oświadczeń zostaną opublikowane w monitorze polskim o tym, czy i kiedy tam trafią, zadecyduje przewodniczący Wydziału Lustracyjnego. Jeśli będzie miał wątpliwości, zarządzi ich sprawdzenie, żeby jak mówi nikogo nie skrzywdzić. Na przestrzeni kolejnych pięciu lat zespół sędziego Nizieńskiego sprawdził ponad 18 tysięcy oświadczeń. Największy rozgłos zyskał wyrok Sądu Najwyższego w sprawie senatora Mariana Jurczyka w październiku 2002 roku. Mimo zachowania doniesień i własnoręcznie napisanego zobowiązania uwolniono go od zarzutu kłamstwa lustracyjnego, uzasadniając to faktem, że nie informował on SB o wszystkim, co było mu wiadome. Jesienią 2001 roku władzę przejęło SLD. Prezydent Kwaśniewski złożył wówczas projekt nowelizacji ustawy lustracyjnej. Zakładał on m.in. wyłączenie spod lustracji osób pracujących na rzecz komunistycznego wywiadu i kontrwywiadu MSW oraz wojskowych służb specjalnych. Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska nie dały za wygraną i zaskarżyły nowe przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uchylił nowelizację z przyczyn proceduralnych. We wrześniu sprawa znów wróciła do parlamentu, gdzie sytuacja się powtórzyła. Antylustracyjna koalicja SLD-UP oraz części posłów Samoobrony uchwaliła ponownie w październiku 2002 roku nowelizację ustawy. Wyłączała ona współpracowników wywiadu i kontrwywiadu. Nowe przepisy doprowadziły do powstania paradoksalnych sytuacji. Opinia publiczna mogła obserwować przypadek Sławomira Wiatra, pełnomocnika rządu Milera do spraw kampanii w sprawie referendum europejskiego. Wiatr najpierw przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a następnie wycofał swoje oświadczenie, zastępując je takim, w którym deklarował, że nie był tajnym współpracownikiem. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego złożyłem drugie oświadczenie. Zresztą nie wzywany do tego, powiedział pap, pełnomocnik rządu. Nie wydaje mi się, aby to miało większe znaczenie. Poza tym, że znajdą się politycy, którzy zechcą to komentować. W lipcu 2002 roku. W rocznym okresie perypetii z wyborem prezesa rozpoczął pracę Instytut Pamięci Narodowej, który przejął Archiwa Bezpieki. Powolne tempo otwierania archiwów i ograniczony dostęp do dokumentów doprowadziły do debaty na temat sensu lustracji. Apogeum sporów stanowiło ujawnienie listy Wildsztajna. Sprawę tą rzeczywiście skandaliczną z tego zrobiła Gazeta Wyborcza. Mam wrażenie, że w tej pan w tym uczestniczy. Polega to na tym... Że została ta lista nazwana listą tajnych współpracowników. Otóż nigdy nikt tej listy tak nie nazwał, bo są na niej wymieszane nazwiska tajnych współpracowników i kandydatów na współpracowników, czyli osób, które mogły nawet nie wiedzieć, że bezpieka chce z nimi współpracować. Dzisiaj rano od pana żakowskiego dowiedziałam się, że jestem na tej liście i, i to był oczywiście szok, teraz wściekłość, ale bo, bo wie, nie, nie, nie byłam tajnym współpracownikiem. Jedyne rozróżnienie to numery 1.0 przed nazwiskiem oznacza pracownika bezpieki, 2.0 wszystkich innych, zarówno tajnych współpracowników, jak i pokrzywdzonych. W październiku 2006 roku Sejm uchwalił nową ustawę lustracyjną, która zwiększyła dostępność archiwum IPN i rozszerzyła krąg lustrowanych. Zobowiązano w niej IPN do opublikowania katalogu najważniejszych osób publicznych, zawierającego syntetyczne informacje na temat treści zapisów ewidencyjnych znajdujących się w zasobach Instytutu. Prezydent podpisał ustawę i od razu zapowiedział jej nowelizację. Należy oddzielić tych, które istotnie współpracowali, od tych, których kontakty miały charakter przypadkowy bądź bardzo niewiele znaczący. Nowelizacja prezydencka dotyczyła m.in. powołania w IPN Biura Lustracyjnego, które przejęło kompetencje zlikwidowanego ustawą Urzędu Rzecznika Interesu Publicznego. Grupa posłów SLD zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy lustracyjnej z Konstytucją. Jest niezgodna z artykułem drugim. W maju 2007 roku Trybunał zakwestionował część przepisów ustawy. Celem lustracji jest ochrona nowonarodzonej demokracji. Lustracja powinna koncentrować się na zagrożeniach dla podstawowych praw człowieka i procesu demokratyzacji. Po poprawkach ustawa weszła w życie we wrześniu 2007 roku. W czerwcu 2005 roku wybuchła sprawa urzędującego wówczas premiera Marka Belki. Belka został premierem rok wcześniej po podaniu się Leszka Miller'a do dymisji. I w czerwcu 2005 roku po pojawieniu się w przestrzeni medialnej informacji, że w IPN jest teczka marka Belki. Belka zachował się niezwykle sensownie, a mianowicie poprosił IPN o udostępnienie swojej teczki dziennikarzom. No i to nastąpiło. Okazało się, że rzeczywiście Belka w połowie lat 80. kiedy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, podpisał zobowiązanie do współpracy z wywiadem PRL. Następnie dostarczył e, temuż wywiadowi dwa jakieś opracowania ekonomiczne i na tym się jego współpraca skończyła. I z całej tej teczki e, wynikało, że no, uznawanie profesora Belki za e, e, agenta bezpieki jest, delikatnie mówiąc, działaniem na wyrost, choć oczywiście z punktu widzenia osób mających w tej sprawie e, pogląd taki fundamentalistyczny, no podpisał zobowiązanie, więc sprawa jest oczywista. Natomiast dlaczego to było tak ważne? Dlatego, że Parę lat wcześniej Belka został usunięty ze stanowiska ministra finansów i wicepremiera w rządzie Miller'a, także i za sprawą plotek krążących na temat jego przeszłości agenturalnej, które były rozsiewane wewnątrz środowiska SLD. I ta sprawa jakby pokazała, że najlepszą drogą do przecinania tego typu spekulacji jest po prostu ujawnianie w całości tych dokumentów. Także uważam, że kazus belki jest szalenie ważny dla zrozumienia sensu lustracji, nie jako procedury sądowe i różne dziwne wyroki, takie czy inne sądów, tylko jako procedurę ujawniania zawartości dokumentów, ich dostępności. Ale właśnie ujawniania czy wszystkim i czy wszystkiego. I tu się pojawia problem natury etycznej. Mianowicie trzeba sobie zdawać sprawę, że kiedy publikujemy doniesienia jakiegoś współpracownika bezpieki, no to jako dowód jego współpracy, to ujawniamy też zawartość tych doniesień. A tam są bardzo często informacje dotyczące życia osobistego ludzi, których oni inwigilowali, których oczywiście oni nie chcieliby, niekoniecznie one muszą być prawdziwe zresztą, których oczywiście oni po latach nie chcieliby czy członkowie ich rodzin, żeby były ujawniane. I tu się pojawia problem, jak daleko można się posuwać w ujawnianiu właśnie zawartości tych dokumentów, gdzie są informacje o stanie zdrowia, o różnych intymnych szczegółach życia osobistego. Ta sprawa musi być na bieżąco rozstrzygana i jest rozstrzygana przez osoby, które mają dostęp do tych dokumentów, a więc dziennikarzy, historyków. To jest kwestia etyki zawodowej i tego nie rozwiążemy w żaden inny sposób, niż oddając sprawę w ręce indywidualną każdej takiej osoby, która publikując określone rzeczy, ujawniając pewne rzeczy, decyduje się na no, być może naruszenie czy ich dóbr osobistych. W związku z tym tutaj powinna być i jest możliwość jednak wstępowania na drogę prawną z uwagi na naruszenie czy ich dóbr osobistych. 2005 rok przyniósł wielką zmianę na polskiej scenie politycznej. SLD pogrążone w aferach straciło władzę za sprawą wyborów prezydenckich. Nowym głową państwa został Lech Kaczyński, większość w Sejmie zaczęła tworzyć się wokół Prawa i Sprawiedliwości, także i platforma obywatelska, która w tym czasie w nie weszła w koalicję z pisem, ale generalnie popierała lustrację, poparła projekt nowej ustawy lustracyjnej. W 2006 roku Sejm głosami wszystkich posłów z wyjątkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to znamienny, wszystkich, właśnie z samobroną, ligą polskich rodzin Opublikował, uchwalił nową ustawę lustracyjną. To była ustawa, która bardzo znacząco poszerzyła zakres lustracji. Było 50 aż różnych funkcji publicznych, których sprawowanie miało podlegać lustracji. To zresztą bardzo szybko okazało się, że całkowicie w istocie rzeczy sparaliżowało działalność pionu lustracyjnego, najpierw jeszcze działającego w Urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego, a wkrótce potem po kolejnej nowelizacji, wsadzonego do IPN-u w roli nowego biura lustracyjnego. Ale ustawa zawierała też, ta nowa ustawa z 2006 roku, pewne żądania wobec IPN. W momencie IPN miał stworzyć cztery katalogi. Trzy z nich do dziś możecie znaleźć na stronie IPN-u, to jest katalog osób pokrzywdzonych, a więc inwigilowanych przez bezpiekę. Katalog ludzi tworzących aparat polityczny, a więc przede wszystkim działaczy PZPR e, oraz katalog funkcjonariuszy. Natomiast czwartym katalogiem, który ostatecznie nie, nigdy nie został e, opublikowany, był katalog właśnie osobowych źródeł informacji. To miała być owa lista agentów, której stworzenia przez IPN domagało się wielu polityków na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim. E, I tutaj trzeba powiedzieć, że w 2007 roku. Było owoce od uchwalenia, od ogłoszenia początku takiej listy, ale ostatecznie Trybunał Konstytucyjny w ekspresowym tempie uznał ten fragment ustawy lustracyjnej za niezgodny z Konstytucją i do ogłoszenia oficjalnej listy agentów nigdy nie doszło. Czy to znaczy, że jej nie ma? Nie. Proszę Państwa, lista agentów istnieje w cyfrowym archiwum IPN, jest ogólnie dostępna, każdy z Państwa może ją sprawdzić pod warunkiem, że przeczyta uważnie instrukcje i yy, yy, komentarz informujący go, co oznaczają konkretne stare... E, e, stare ar sygnatury archiwalne, które są pokazywane przy każdym z nazwisk, które są wymieniane w archiwum cyfrowym. I pewnie, jeśli ktoś to umie czytać, to dowie się, jak dana osoba, a ponieważ są tam też dane identyfikujące łącznie z, z datą urodzenia to nie sposób pomylić jednej z drugą osobą. E, można się dowiedzieć, w jakim charakterze ona ma jakieś informacje na swój temat w archiwum IPN-u. Ale czy to jest lista agentów? No jest tu dochodzimy do końca tej długiej historii, której oczywiście w całości nie opowiedziałem, bo jest jeszcze sprawa oczywiście lustracji w kościele, o której zapewne opowiem w innym odcinku. Sprawa lustracji Lecha Wałęsy, która też czeka na swoją opowieść. W każdym razie niewątpliwie jedno jest dla mnie oczywiste – po latach okazało się, że opublikowanie już po 2015 roku przez nowe władze IPN-u całości, można powiedzieć, inwentarza archiwalnego e, dawnej służby bezpieczeństwa nie spowodowała nawet ułamka tych emocji, tych kontrowersji, tych konfliktów, jakie spowodowało dekadę wcześniej e, ujawnienie listy Wildsteina. I to najlepiej pokazuje, jak spór wokół ilustracji, budzący przez wiele lat olbrzymie emocje, po latach Szedł na właściwy poziom, i dzisiaj oczywiście stale wraca kwestia tego oskarżania różnych ludzi o współpracę agenturalną, budowania na tym różnego rodzaju najbardziej absurdalnych teorii. Natomiast nie zmienia to faktu, że dziś emocje społeczne wokół tej sprawy znacząco opadły i oczywiście one jeszcze przez jakiś czas potrwają, ale idziemy w bardzo dobrym kierunku. Będzie momentu, kiedy rzeczywiście tą sprawą będą się zajmować już przede wszystkim historycy. Zwłaszcza ci ważący słowa, bo powstała tu też cała grupa historyków, lustratorów, lansujących się na lustracji z różnych znanych osób. Nie kryję, że jestem rozczarowany ich postawą, bo w bardzo wielu przypadkach zachowywali się w sposób, który moim zdaniem urąga regułom warsztatu historycznego, zbyt łatwo formułując daleko idące oskarżenia na dość skąpym materiale źródłowym. Ale taka już jest w ogóle ułomność historiografii, nie tylko w przypadku tych. Agenturalnych spraw, że historycy lubią przesądzać sprawę. Mam nadzieję, że ja dzisiejszym wykładem niczego tutaj do końca nie przesądziłem, natomiast dostarczyłem Wam szeregu informacji pozwalających lepiej przemyśleć, jak skomplikowanym procesem była i ciągle jest lustracja. Dziękuję bardzo za uwagę. Serdecznie zapraszam do kolejne, oglądania kolejnych programów na tym kanale, oczywiście wspierania go, lajkowania, subskrybowania i udzielania mu wsparcia także i finansowego. Dziękuję.